Tak, jutro, tak. Ok, znajdujemy się teraz na kładce. Skorzystamy sobie z tej kładki dzisiaj jak z tarasu widokowego, żeby zobaczyć to, co się dzieje na budowie, co się wydarzyło na budowie i co się w przyszłości na tej budowie wydarzy. Jesteśmy w obszarze kolejowym, czyli w obszarze, w którym poruszają się pociągi. Obsługiwany jest ruch pasażerski. Jest to stacja kolejowa głównie, która obsługuje ruch pasażerski. 50 tysięcy pasażerów codziennie korzysta z tej stacji i korzysta pomimo tego, że prowadzimy na niej roboty. I to, co jest bardzo ważne, co jest niezwykłym wyzwaniem na tej budowie, jest to, że my przez całą budowę utrzymujemy ten ruch. Tutaj codziennie przez tą stację przejeżdża prawie 1000 pociągów i w żadnym czasie trwania tej inwestycji to nie zostanie wstrzymane. Aby taki stan zachować, musieliśmy inwestycje sfazować, czyli podzielić je na poszczególne etapy robót, tak aby utrzymać tą przejezdność. I za moimi plecami teraz widać to jak na obrazku. Po prawej stronie, po Państwa lewej stronie, widać stary układ torowy ze starą infrastrukturą, perony, które tak wyglądała cała stacja Warszawa Zachodnia jeszcze 2,5 roku temu. Za moimi plecami bezpośrednio znajdują się perony 4 i 5, które są w trakcie realizacji. Ich oddanie do eksploatacji przewidujemy na wrzesień tego roku. Będą one już dostępne dla pasażerów. Perony kolejne, czyli perony 6, 7 i 8, zostały udostępnione pasażerom już ponad rok temu, a w tym czasie pomiędzy jedną a drugą fazą realizowaliśmy roboty. Tam na horyzoncie budowaliśmy obiekt M01, o którym troszeczkę więcej Państwu powiemy podczas prezentacji, no bo stąd nie do końca go dobrze widać, a na prezentacji mamy dla Państwa przygotowany film. Pasażerowie już od ponad roku korzystają z pierwszych 3 peronów. Kolejne udostępnimy we wrześniu. Całą inwestycję planujemy oddawać w przyszłym roku, jeżeli chodzi o układ peronów. To jest też tutaj do naszego. To będzie dodatkowa komunikacja pomiędzy jednymi, bo jeżeli to się już skończy ten ładny kartek. Tak, będzie do samego końca. To kardynalnie ta inwestycja. W tym miejscu myślę, że warto zobaczyć historię, ponieważ tak, to jest nastawnia Warszawa Zachodnia, która wybudowana została w latach 60. ubiegłego wieku i obecnie tam znajdują się dyżurni ruchu, którzy prowadzą ruch na Warszawie Zachodniej, zarządzają tym ruchem na podstawie urządzeń przekaźnikowych oraz urządzeń sterowania ruchem komputerowym, już nowoczesnych, zautomatyzowanych, które zostały przez nas wybudowane w ramach wykonanych dotychczas torów. Natomiast obok, oszklony budynek, w którym później się wszyscy znajdziemy, jest to budynek, który również będzie pełnił funkcję tej nastawni. To jest budynek wielofunkcyjny i na jednym z pięter, konkretnie na pierwszym, będą pracowali dyżurni ruchu po zakończeniu inwestycji, więc można porównać sobie, jak wygląda miejsce pracy obecnie, a jak będzie wyglądało no, przykładowo na koniec inwestycji, najpóźniej na koniec inwestycji. Ale ten będzie wydłużony? Nie, to jest budynek, który w październiku zeszłego roku został wpisany na listę zabytków i w ramach kontraktu będzie odrestaurowany. Tak. Układ torowy, tutaj przebudowa to też wasza robota? Czy tak, tak. Stacja Warszawa Zachodnia to jest nie tylko perony, zadaszenie i to, co widzimy tutaj dookoła, tylko jest to odcinek wielu linii kolejowych. Tutaj akurat się schodzi 14 linii kolejowych. Schodzi albo krzyżuje, albo rozpoczyna. I Warszawa Zachodnia, nasza realizacja to jest kilometr za peronami w kierunku wschodnim oraz 4 kilometry w kierunku, 3,5, prawie 4 kilometry w kierunku zachodnim. Cały układ torowy, który tutaj widać w zasięgu wzroku, jest to realizacja w
ramach naszej działalności. To już jest coś, co wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat. Wszystkie urządzenia i układ torowy z peronami, z całą otoczką jest demontowany, rozbierany i w miejsce jego jest wybudowywany nowy, zgodnie właśnie z przekazanym nam projektem. Zadaszenie, pod którym przyszliśmy, docelowo cały układ będzie 8 peronów, będzie zadaszony. Tu w rejonie torów dalekobieżnych jest najdalej wysunięte to zadaszenie. 3 pozostałe perony krótsze będą oczywiście zadaszone w krótszym zakresie. Zadaszenie ma 25 tysięcy metrów kwadratowych, gigantyczna powierzchnia. Ona będzie wykorzystana jako taka mała elektrownia, ponieważ na samej górze zamontowane są panele fotowoltaiczne. Co ciekawe, nie tylko na powierzchniach płaskich dachu, ale również w świetlikach są wbudowane płytki krzemowe, które też dostarczać będą energię na potrzeby 30% stacji. Aby też wykorzystać światło... Aby też wykorzystać światło dzienne w maksymalny sposób, w poziomie peronu, tam gdzie Państwo przechodzili, były takie wygrodzenia na środku peronu. Tam docelowo znajdować się będzie szkło w poziomie peronu, które będzie wpuszczało powietrze wpuszczało promienie słoneczne na poziom -1, tak żeby też tą energię niezbędną do oświetlenia ograniczać. Cała stacja jest zaprojektowana w tak zwanym standardzie premium, czyli tutaj stoimy na granicie. Wszystkie wykończenia wewnątrz tunelu będą albo ze szkła, albo ze specjalnie dobranego betonu architektonicznego. Także inwestycja, która na pewno posłuży przez długie lata. Budynek, który za Państwem wybudowaliśmy, jest to budynek wielofunkcyjny. On będzie służył zarówno sterowaniu ruchem kolejowym, potrzebom, tak jak tutaj kierownik budowy mówił, przeniesiemy tam docelowo dyżurnych, ale również naszemu klientowi, czyli PKP PLK, będzie służył jako miejsce biurowe, w których będzie prowadzone wszelkie utrzymanie i planowanie ruchu kolejowego. Za tym budynkiem budujemy obecnie halę dworca. Hala, która jest w konstrukcji stalowej, cała będzie przeszklona, bardzo wysoka, 15 metrów, będzie sporo tam powietrza. Zejście na poziom -1, na którym znajdować się będzie komercja, czyli zarówno sklepy, restauracje, jak i również kasy biletowe. Myślę, że przejdziemy dalej. Tak, ja jeszcze 2 słowa. To wszystko, co mogą Państwo zobaczyć, jak również to, co później, znaczy za chwilę zobaczymy w przejściu podziemnym, to jest zasługa ponad 8,5 tysiąca osób przewinęło się już przez budowę Stacja Warszawa Zachodnia oraz prawie 2000 jednostek sprzętowych. Każdego dnia na budowie pracuje między 500 a 700 osób. Mówię tutaj o pracownikach fizycznych, operatorach maszyn oraz nadzorze budowlanym oraz między 130 a 180 jednostek sprzętowych. W piku mieliśmy około 250 jednostek sprzętowych oraz 900 osób na budowie. Więc to są liczby, których nie widać, a to ci ludzie wybudowali to, z czego będziemy mogli korzystać.